Miłosz Zieliński. Jesteśmy przedstawicielami samorządu uczniowskiego. I oprowadzimy was dzisiaj po naszej pięknej szkole. Zapraszamy! Poznajcie osobę, która zarządza naszą szkołą. Oto nasza pani dyrektor. Witam was serdecznie w szkole podstawowej numer 2 w Nowogardzie. Nazywam się Ewa Żylak i jestem dyrektorem tej szkoły. Zapraszam do zwiedzenia z Leną i Miłoszem. Bardzo ważnym miejscem w naszej szkole jest świetlica, w której czujemy się jak w domu. To miejsce, w którym możemy miło, pożytecznie i przyjemnie spędzić czas przed lekcjami i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe i autobus. Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie nam opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo bierzemy udział w licznych zajęciach organizowanych przez panią Anię oraz odrabiamy z nią lekcje. Mamy też czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Korzystamy z licznych gier i zabawek tam zgromadzonych. Świetlica to również miejsce, w którym poznajemy nowych kolegów, koleżanki i zaprzyjaźniamy się z nimi. To nasza biblioteka szkolna. Bajki, komiksy, albumy. Jest tego tu bez liku. Każdy znajdzie coś dla siebie i dlatego tak chętnie ją odwiedzamy. W bibliotece znajdziesz ciszę, spokój i ukojenie. Lecz nie myśl, że się w niej nic nie dzieje. Konkursy, akcje, spotkania. Pewnie tak możemy do rana. Jeśli jesteś ciekaw, jak w niej jest, do naszej szkoły zapraszamy cię! A to nasza sympatyczna pani sekretarka. Jak zwykle zapracowana. Ale zawsze znajdzie dla nas czas, żeby podbić nam legitymację. W szkole mamy wiele osób, do których możemy się zwrócić o pomoc. Albo z jakimś konkretnym problemem. To jest zdrowotne, rozwiąże pani pielęgniarka w swoim gabinecie. Zmierzy temperaturę, przymyje ranę albo założy opatrunek. Matematyka, bo teraz mamy X, a ja nie wiem, jak sobie w szkole nie rozumiem, co sobie problemy. I to dopiero sam. Z tymi bardziej skomplikowanymi możemy przyjść do pani psycholog. Niewątpliwą zaletą naszej szkoły są bogato wyposażone sale lekcyjne. Dla młodszych klas 1-3 znajdują się na parterze. A dla tych starszych 4-8 czasy znajdują się na piętrze. Zajrzyjmy do kilku z nich. Miłosz, a może zobaczymy, co robią nasi młodsi koledzy? W sumie to czemu nie? Jeżeli jesteś ciekawy świata, otwarty na nowe wyzwania i cieszy Cię nauka przedmiotów przyrodniczych poprzez doświadczenia i eksperymenty, zapraszamy do klasy, w której będziesz mógł rozwijać swoje hobby. Na lekcjach biologii poznasz otaczającą Cię przyrodę, a świat roślin i zwierząt nie będzie już dla Ciebie tajemnicą. Dzięki geografii poznasz budowę naszej planety i zrozumiesz, dlaczego w świecie przyrody występują wzajemne zależności. Gabinet jest bogato wyposażony w pomoce, które pomogą rozwinąć Twoje zainteresowania. Wszystko, co nas otacza, to co widzicie, słyszycie, czujecie, zawiera się w jednym słowie. Przyroda! A teraz przedstawimy Wam nowoczesną pracownię chemiczno-fizyczną, w której w ciekawy sposób przez wykonywanie różnych doświadczeń chemicznych i fizycznych zostanie Wam przybliżony świat chemii i fizyki. Pracownia wyposażona jest w szafę na odcinku. Digestory, czyli wyciąg laboratoryjny do pracy ze szkodliwymi substancjami, takimi jak na przykład strycinę. Oraz szafę mobilną, w której trzymamy niezbędne do chemii rzeczy. Nauczanie w naszej szkole wspierane jest nowoczesnymi technologiami. Posiadamy salę komputerową dostosowaną do rozwijania zainteresowań uczniów w kierunku informatycznym.
gabinecie historycznym dowiadujemy się, jak żyli nasi przodkowie. Poznajemy też historię Europy i świata. Na szczęście nie całą, bo notok informacji byłby naprawdę za duży. Uczymy się na błędach przodków. Niestety, jest to dość trudne, bo jak powszechnie wiadomo, najlepiej uczymy się na własnych błędach. Na lekcję wiedzy o społeczeństwie poznajemy zasady rządzące w świecie ludzi dorosłych. Niektórzy już teraz myślą o karierze politycznej. Jesteśmy w sali 33. To tu dodajemy, odejmujemy, mnożymy, dzielimy i pierwiastkujemy. Tak, to pracownia matematyczna wyposażona w niezbędne instalacje techniczne oraz odpowiedni sprzęt, środki i materiały dydaktyczno-matematyczne konieczne przy realizacji programu nauczania matematyki. Tutaj odbywają się zajęcia terapii pedagogicznej. Miło nam zaprezentować klasę, w której zgłębiamy tajniki języka angielskiego. Zazwyczaj jest tu kolorowo i wesoło, no ale rozumiecie, pandemia. A to nasza sala gimnastyczna, którą nazywamy salą tortur. Mimo niewielkich rozmiarów, nasi chłopici dają nam niezły wycisk i przygotowują nas do zawodów na wszystkich dyscyplin sportowych. Dzięki temu godnie reprezentujemy naszą szkołę i często zajmujemy miejsce na podium. W zeszłym roku byliśmy najlepszą szkołą w gminie i otrzymaliśmy od burmistrza nagrodę pieniężną za zakup sprzętu sportowego. A oto nasze trofea! Ale szkoła to nie tylko lekcja! No właśnie, to też przerwy, które możemy na różne sposoby spytać z naszymi przyjaciółmi. I pobrać z klasy. Podłogowe. Albo pobawić się na placu zabaw. Starsi uczniowie mogą poćwiczyć na siłowni albo pograć w piłkę na boisku. Mamy tyle miejsca i możliwości, że każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. W naszej szkole powstają również pomysły akcji i wydarzeń wolontariackich Klasy z wolontariatem, czyli Zagrajmy w pomaganie, które zyskują rangę wydarzenia ogólnoszkolnego, a poprzez promowanie wolontariatu rodzinnego, także lokalnego. Za różnorodność podejmowanych działań i wyjątkowość organizowanych akcji Klasa z wolontariatem uzyskała tytuł laureata pierwszego miejsca w konkursie Barwy Wolontariatu 2020 na Pomorzu Zachodnim w kategorii Grupa Wolontariuszy. Nasze motto to nieść pomoc, uśmiech, zarażać pozytywną energią i zapraszać do wspólnego grania w pomaganie. Zapraszam serdecznie rodziców do zapisywania dzieci do klasy pierwszej. Rekrutacja trwa od 1 do 31 marca. Wniosek można podać w sekretariacie lub ze strony internetowej naszej szkoły. Zapraszamy do naszej szkoły! Czekamy na Was we wrześniu! Do zobaczenia!